Ten oddział był podległy oskarżonemu. Tak jest, podległy był. Była to organizacja niezależna. Podjęłam zwięzienia akcji ujawniania. I wówczas była wynaleziona droga przez ambasadę amerykańską. Pokój mi paśli oświadczył mi wówczas, że wojna jest nieunikniona, ale do wojny dojść musi. Oskarżony polecił go zlikwidować. Tak jest. Kazałem go zastrzelić. Jak to się nazywa? Może oskarżony nazwie po imieniu? Współpraca, to potraktowaliśmy... To zwyczajnie nazywa się szpiegostwo, proszę oskarżonego. Oskarżonych Cieplińskiego, Lazarowicza, Chmiela, Rzepki i Batora kary śmierci. Kary śmierci. Kary śmierci.